superhero wtorki. Superhero wtorki. Superhero wtorki. Bardzo super, bardzo wtorki. Dzisiaj jest wizualnie taka nazywa się Marvel Heroes 2016, ta postać nazywa się Storm, ten przydupas to jest Wolverine. Na moich kolanach śpi kota, który nie będę pokazywał, bo śpi. Jak to się fajnie wszystko zmienia z czasem. Kiedyś Marvel najbardziej mnie interesował ze względu na X-Menów, na mutantów. Na właśnie, no nigdy nie byłem jakoś wybitnie fanem Storm, może dlatego, że to była moja najmniej ulubiona albo najbardziej znienawidzona postać z ekranizacji. Jak kiedyś była mi obojętna, tak jak jako dzieciak obejrzałem X-Menów, stwierdziłem, że hejce! Może dlatego, że performance aktorki stojącej za tą postacią jest tak zły, że w ogóle dramat. Znaczy, oglądając Halle Berry w X-Menach, mam wrażenie, że jej twarz wyraża: ja tu nie chcę być, ja tu jestem ze względu na wypłatę, skończmy już to nagrywać, idźmy do domu. Nie wiem, może to tylko ja, ale ja po prostu widzę coś takiego w momencie, kiedy patrzę na Holly Berry grającą Storm. No ale wracając do mojego cudnego monologu, chodzi o to, że Kiedyś X-Meni to była rzecz, która mnie najbardziej interesowała w ogóle w komiksach. Już nie wspomnę o komiksach Marvela, ale o komiksach w ogóle. Batman gdzieś tam był na drugim miejscu. Cała reszta nie istniała, mogłaby nie istnieć. Teraz widziałem jakiegoś takiego mema, który świetnie oddaje to, co się dzieje, że Marvel filmami sprawia, że zaczynam przejmować się i kochać postaciami, które mnie nigdy wcześniej nie obchodziły, a DC swoimi ekranizacjami sprawia, że przestaje się przejmować postaciami, które do tej pory kochałem. Mniej więcej tak to wygląda, z tym, że to też działa obusiecznie, jako że Marvel część praw oddał różnym innym firmom, nie wszystko robi Marvel Disney, niektóre filmy tam robi Sony, inne robi Paramount? Nie, ktoś jeszcze, Fox. I te, których nie robi Marvel Disney, mi jakoś nie podchodzą. O ile jeszcze X-Men First Class bodajże mi się bardzo podobał film, o tyle już wszystkie kolejne, późniejsze części, też ta ostatnia, której, dobra, nie będę mówił, bo musiałbym bardzo dużo klnąć, a ja nie wiem jak oni w historii tej postaci mogli Apokalipsa wciągnąć. To był Apokalips, chyba Apokalips, dobra, nieważne, bardzo im to nie wyszło. I Ororo, bo ona się w ogóle Ororo nazywa, nieważne, Ororo. I to nie jest ta postać, którą bym się kiedyś przejmował, ale ją lubiłem. A po filmach z X-Menami i tak dalej, teraz jest takie... Nope. I to jest troszkę śmieszne, bo właśnie jak nigdy za bardzo nie przepadałem za Avengersami, od Guardians of Galaxy słyszałem, że jest, ale nie widziałem w ogóle ich... Jedyne co pamiętam z Guardians of Galaxy, to, że podobało mi się, jak zrobili zbroję tego gościa, którego później się dowiedziałem, że on się zwie Peter Quill, czyli Star-Lord, czyli jakby ten główny człowiek w Guardiansach, przynajmniej z punktu widzenia filmu, bo komiksów dalej nie ogarnąłem do końca. I podobała mi się jego zbroja ze względu na to, że to była jakaś wariacja na temat hełmów z pierwszej wojny światowej, tak bym powiedział. To było coś, co jakby nawiązywało do pierwszej wojny światowej, co wydało mi się bardzo ciekawe. I to jest jedyne, co tam jakoś odlegle, ledwo kojarzyłem. To też nie w tym stylu, że gdyby ktoś mi powiedział, to bym załapał, o co chodzi, tylko tak: aha, ten na rysunku, ten koleś taki, jakby ktoś mi pokazał rysunek, to coś kojarzę, to też jest Marvela, nie? To jest taki jakby kosmiczny odpowiednik Avengersów. I tyle. A teraz jest wręcz na odwrót. Guardians of Galaxy mi się znacznie bardziej podoba niż X-Men. Właściwie wszystko, co z X-Menów ostatnio wychodzi, jest takie... A najchętniej to bym chciał, żeby ten świat Avengersów i X-Menów się rozłączył, tak jak w wersje filmowe i uniwersum. I co prawda słyszałem, że koleś, który to jakąś nazywa... Chris Feige? Nie. Nie, coś na C albo na K. Czytane przez K. Nie mogę sobie przypomnieć, jak ten koleś się nazywa. Feige to jest ten koleś, który... To jest to, czego brakuje DC i całej reszcie
żeby robić dobre filmy o komiksach. Marvel ma jednego gościa, który nie jest reżyserem, nie jest ten, on jest jakby jednym z producentów, ale zadaniem gościa jest analizowanie, żeby te filmy miały ręce i nogi, żeby pasowały do siebie i w ogóle, żeby były spójne, przynajmniej fabularnie, mniej lub bardziej. I świetnie robi tą robotę. To nie jest koleż, który nie ma pojęcia, tak jak w DC goście, którzy kompletnie nie wiem skąd biorą pomysły na tutaj. I to. Coś jeszcze mogę? Nie mogę więcej, okej. Pam i pam. No i... po co ja wyciągnąłem Feigiego? Nie wiem, ale to jest koleś, który na przykład nie robi nic przy X-Menach. Po to go wyciągnąłem, że koleś gdzieś tam w jakimś wywiadzie stwierdził, że ma pomysł, co zrobić, żeby wprowadzić X-Menów do świata filmowego Marvela, w razie gdyby Marvel Disney odzyskał prawa do ekranizacji X-Menów. Czyli w razie gdyby była możliwość wrzucenia ich, to on ma plan awaryjny, jak to zrobić. Ale wolałby nie. I ja też twierdzę, że wolę mnie. Nie, faktycznie X-Meni mnie... Znaczy, X-Meni są świetni jako własna koncepcja. Kiedy już się zaczynałem miąchać z Avengersami, to już mi się to aż tak bardzo nie podoba. To dwie różne wrażliwości komiksowe są potrzebne, żeby się tym cieszyć. Posiadam obie, ale nie inkluzywnie, ekskluzywnie. Albo jedna, albo druga. Albo cieszę się X-Menami, albo cieszę się Avengersami. Nie czuję się komfortowo w momencie, kiedy widzę Wolverina w Avengersach. Nawet w komiksie. Nie wiem dlaczego. Chociaż Wolverina bardzo lubię. Ale miałem testować te tu się. Więc to tak. A ta postać... No nigdy nie była moją ulubienicą. No co tu dużo gadać. Są postacie w świecie Marvela. W świecie Marvela jest ich chyba nawet więcej niż w świecie DC. Które po prostu mi nie podchodzą. Ta może nie jest aż tak bardzo, to nie jest... w tym momencie nie wiem, to nie jest Cyclops, którego nie znoszę. Ale nie będę ukrywał, że... Nie, szał nie. Jakoś to ta postać jest jakaś taka... Taki płaszczyk lata. Ale wiadomo... We wszystkich komiksach świetnie wyglądają białe włosy. Postać ma białe włosy. A w filmach to nigdy nie wychodzi, to w ogóle sztucznie wygląda w X-Menach, jak Holly Berry ma te siwe włosy, to jest... Okej, dobra, już pominę koncepcję filmową, skąd te siwe włosy się wzięły, to dramat, to pokazuje tylko jak bardzo ludzie stojący za X-Menami, nie pamiętam teraz nazwiska reżysera, który jedyne co zrobił dobre dla komiksowej filmografii, to jest to, że udało mu się wypromować pierwszych X-Menów i drugich X-Menów i dzięki temu... Częściowo dzięki temu wróciła moda na superbohatera. I to jest jedyne co dobrze koleś zrobił, od tamtego czasu jest porażka za porażką i to się ciężko ogląda, ale to może tylko ja. Ale na pewno nie tylko ja, patrząc na to co się dzieje na... w kinach. To mi się podoba, bądź nie. Dobra, lecimy dalej. Gadaj, przewijamy filmik. Zresztą jakaś fajna, mądra myśl mi przyszła do głowy i mi umknęła. Już, starczy, muszę tego widzieć. Coś problem z przewijaniem tych filmów. Dobra, zostawmy sobie to wszystko tak jak jest. Zagadajmy z panią, bam, lecimy dalej. Tam na początku będzie ktoś, nie wiem czy tam na początku będzie ktoś. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy w bazie Avengersów. Pum i wszystko wywalone. Wracamy i lecimy dalej i może nam się uda w miarę zgrabnie dojść do 10 poziomu doświadczenia, ale nie, no już wiem. Filmik. 4 poziom. Bez tych wszystkich eventów to idzie tak powoli. Agencie Coulson? Raport zdany. No to lecimy dalej. I jak to nie jest Cyclops, którego po prostu nie znoszę, tak ta postać była mi obojętna, a po filmowej... W sumie trylogii X-Menów przed tym pseudo-soft tributem, który teraz mają, powiedziałbym, że nie lubię. Przestałem patrzeć na nią neutralnie. Zacząłem jej nie lubić po prostu.
Fajne to jest. Fajne jest to, że klepie naokoło, że nic nie trzeba ruszać, wszystkie te pudełka, wszystkie samochodziki, wszystko się rozwali samo, nie będę musiał jakby z tym współpracować. Nie będę musiał się tym bawić, użerać. Co ma plusy, jak idziecie przez planszę, gdzie jest zatrzęsienie małych rzeczy do rozwalenia. Ale też nie mogę powiedzieć, bo ona była jakaś wybitnie paknięta może, dlatego że normalnie tu trafiam na jakimś 6-7 poziomie. Teraz jak nie mam tych boostów do experience'ów, to wolniej, ale... Kosmic Warson, już myślałem, że ten kształek. Dobra, suniemy dalej, proszę państwa. Wolverine zginął? Nie. A ja jestem. Poleciał mordować. Z Wolverinem są jakieś problemy z balansem, z tego co słyszałem. Kurde, balans. Swego czasu był opnięty. Niedawno jak sprawdzałem, był chyba najgorszą postacią w grze. Zawsze stwierdziłem, że Wolverine jest przereklamowany. Ale go zawsze lubiłem. Mimo to. Ale to tak jak wszyscy. Wolverine po prostu jest chwytliwy. I ludzie się na to może nie tyle dają nabierać, tym się to podoba. Koleś, który... W ogóle filmowy Wolverine, ale to dobra, to o filmowym Wolverine nie pogadam, jak dojdziemy do Wolverine. Nie będę teraz gadał o innej postaci, o której będę musiał i tak jeszcze gadać, więc... Zen. Aha, to scenario, myślałem, że to jest to wrzucenie tutaj, zastanawiam się, dlaczego ja tego nie mogę wrzucić. Coś tu mi jeszcze zostało? Coś zostało niby, ale nie wiem co. Skrzyneczka, bum, coś fajnego. Było coś fajnego, ale zmusiłem. Budki były najlepsze niż te, które mam. Damn it. W ogóle X-Meni z tą postacią na czele, ale X-Meni są bardzo ciekawą zgrają, bo w przeciwieństwie do różnych Avengersów, którzy traktują o tych takich najsuper, o, w ten sposób. X-Meni są jakby taką grupą metafor, odnoszą się do różnych problemów społecznych i różnych problemów, jakie mogą mieć prywatne jednostki, na przykład, nie wiem, do homoseksualizmu, to znaczy mówię, że to akurat jest problem, tylko chciałem wrzucić Deadpoola. Tylko homoseksualiści mogą mieć problem w realnym świecie, wiecie, jakieś tam nieprzyjemności czy coś. I to wszystko w jakiś sposób nawiązuje do... Sorry, kot. Wyniosło mnie do Midtown Manhattan, ale fajnie. Chodzi o to, żeby czytelnik mógł się w jakiś sposób zidentyfikować, nie wiem. Nie jest zbyt przypakowany, ale jest bardzo inteligentny i w szkole się z niego nabijają. Albo ma rude włosy, albo ma piegi, więc nie ma duszy. Nabijam się teraz. X-Meni to jest ten taki relief, takie uwolnienie z tych problemów z negatywnymi emocjami, z tym całym bullying i tak dalej. I te wszystkie rzeczy, z którymi borykają się amerykańskie szkoły, amerykańscy nastolatkowie, nie wiem, ludzie z różnych niszowych grup, to coś znajduje swoje odzwierciedlenie w X-Menach. Więc X-Meni są napakowani od groma ilością różnych ukrytych tekstów i podtekstów, co jest spoko, ale w momencie jak zaczynamy to łączyć z Avengersami, którzy są ni mniej, ni więcej, tylko bardzo prosto linijni i jest jedno dno dodatkowe, to znaczy mówię o komiksie, nie o filmie, bo filmy to się już nakombinowali trochę bardziej, ale też musieli kilka kolejnych wersji komiksu i różne timeline'y, różne uniwersy zrobić w jedną lepszą całość. Czy jest lepsza, czy jest gorsza, to już jest dyskusyjne, przynajmniej próbowali lepszą. A z X-Menami to jednak tak łatwo nie było, bo X-Meni są strasznie nabudowani. I to, co robił reżyser, robiąc X-Menów 1 i 2, przez pryzmat tego, co robiły filmy o superbohaterach w tamtych czasach, to nie boli, ale patrząc na to, jak teraz wyglądają te filmy o superbohaterach, to już boli, bo sytuacja jest taka, nie ukrywajmy, że te filmy
pierwsze trzy części X-Menów to tak na dobrą sprawę był film o Wolverine. Później nakręcili jeszcze dwa filmy o Wolverine. Chyba trzeciego jeszcze nie ma, które są tragiczne, ale jak spojrzycie na X-Menów tych kinowych, jedynkę, dwójkę, trójkę, nie mówię o tych po soft reboocie, first class i tak dalej, tylko o X-Men 1, 2, 3, to nie ukrywając, to kto jest głównym bohaterem? Wolverine, to są filmy o Wolverine i to właśnie nie wyszło. To jest to, co moim zdaniem jest najsłabszym elementem tych filmów. Fajnie, że się tam pojawiają jakieś postacie naokoło, ale to nie jest film o uczniach szkoły Xaviera, to nie jest film o tej grupie wypadowej X-Menów, to nie są X-Meni. Tam X-Meni są tłem dla Wolverina, który czasem nie gra przez kilka chwil głównych skrzypiec, dlatego że trzeba coś tam innego pokazać w fabule, która jest rozbita na kilkanaście innych postaci, nie? Może też dlatego ja nie za bardzo lubię ro filmową, dlatego że po prostu nie miała wystarczająco dużo czasu na ekranie, żeby z niej zrobić ciekawą postać, no bo jak przecież tak ją chcieli, że dajcie spokój. Pomijając, że w ogóle wydaje mi się, że aktorka tam wcale nie chce grać tego. Co prawda sapała ostatnio, sapała strasznie Holly Berry, że liczy na to, że będzie solo film z Storm, ale mam nadzieję, że tego solo filmu nie będzie, bo moim zdaniem jest jednym z najgorszych elementów X-Menów. W ten sposób bym to określił. A powód, dla którego sapię, że chciałaby solo film, to po pierwsze kasa. Po drugie, teraz wszyscy chcą solo film ze swoim bohaterem. Po tym, co wyszło z Deadpoolem, to każdy naokoło liczy, że uda się zrobić super ekstra film i fani będą go uwielbiali i tak dalej. Zapomina tylko, że miała w głębokim poważeniu fanów przez wiele, wiele lat, bo jest weteranką, jeżeli chodzi o uniwersum, znaczy uniwersa różnych superbohaterów, jest jedną z dłużej grających, aktywnych aktorów i aktorek grających superbohaterów, bez rebootowanych jakby, bo niektórzy z tych aktorów dostają swoje młodsze wersje, jak ktoś inny gra, znaczy niektóre z tych postaci dostają młodsze wersje aktorów. O, to ona nie z tego co wiem. Tak, ona nie. I to ona nie działa mi absolutnie, więc to, te jej stwierdzenia, że teraz ona też by chciała dostać swój solo film, są dla mnie tak bardzo... To jest jedna z naprawdę niewielu osób, które chciałbym zobaczyć solo film. Ta Storm. A nagle aktorka zaczyna jęczeć, że ona by chciała zagrać w solo filmie swoim o Storm. No i historii tak, na pewno po tym, co w ostatniej kinówce X-Menów zrobili, na pewno dostanie solo film. Na pewno. Jak jej zrąbali historię, to na pewno. Ale przyznam, że ta postać... Nie sprawia mi frajdy granie tą postacią, bo nie lubię... Po filmowej Storm nie lubię za bardzo już tej Storm w ogóle. Ale przyznam wam się szczerze, że nie widzę jakiegoś takiego strasznego dramatu w graniu tą postacią. Fajne jest to, naprawdę fajne jest to, że wszystko naokoło się rozwala bez mojego udziału i nie muszę kombinować, nie muszę się ściskać, nie muszę się użerać, bo mi ta postać to robi z automatu. Troszkę podobnie jak to robił Hawkeye, który bardzo wygodnie miał strzelanie, które ogarniało wszystko naokoło. Jak strzelałem tymi strzałami pod wysokim napięciem, to one się odbijały na wszystko naokoło. Spełniało to podobne zadanie, ale tam musiałem chociaż teraz, a tutaj nie muszę. To jest tak wygodniskie, że po prostu aż mi się więc żal swojego lenistwa. No, więc yeah. No ma już no, tak, zabijemy ten będę prowadzić z tego, żeby zobaczcie to mechanizm zdolności. A to on wystarczy. A może wystarczyć na cię. Wow, nie dobra. Gdzie jest łapami? Ja byłam boginią! Znaczy, no. 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 Nie w K.
każdej wersji timeline'u, ale uznajmy, że tak. Nieważne, whatever, zbyt skomplikowane. Powiem tak bardzo nie. Tutaj i coś jeszcze odblokowaliśmy? Nie. I to jest wszystko, do czego mamy dostęp. Zobaczmy, co robią te nowe skille. Weźmy to już. Grab. Ale jest wypasiona. Trzeba to przyznać, że ogólnie koncepcja postaci jest bardzo, bardzo fajna. Podoba mi się niezwykle. Dobra, proszę Państwa. Szał nie ma, zła postać to też nie jest. Jeżeli komuś w filmie się podoba, w przeciwieństwie do mnie, to jak najbardziej fajnie tym zagrać. A jeżeli nie, no to przez ścianę nie potrafi przelecieć. Nie jest doktorem Strange'em, nie potrafi się teleportować przez mur. Tu mamy, wyzbywamy się krapu. To tutaj i to le. Proszę Państwa, to była Storm. Ja Wam dziękuję za uwagę. I hej! Sorry, kot, obudziłem Cię, przepraszam. A teraz moja ulubiona część programu, czyli zobaczmy, co Storm ma do zaoferowania jako kostium. Jest Storm. Storm Asgard kostium. Storm Astonishing X-Men kostium. Storm Classic Black Costume, Storm 90s X-Men Costume, Storm Marvel Now... To jest nawet śmiechowe, Mohawk, taka pancura uliczna. Storm X-Men Uniform Costume, Classic. Przyznam, że żaden do mnie nie przemawia na tyle, że jakbym... Ten standardowy, który ona ma, wygląda w sumie najprzyjemniej na moje oko i na mój gust.